Witam serdecznie, Daria Drozda, asystent prawny. W dzisiejszym materiale przedstawię Państwu etapy postępowania sądowego mające miejsce po dniu złożenia pozwu do sądu. Gdy pozew wpływa do sądu, w pierwszej kolejności sprawie nadawana jest sygnatura oraz zostanie do niej przydzielony losowo sędzia. Następnie następuje okres oczekiwania na podjęcie przez sąd pierwszych czynności. Gdy w pozwie zawarty był wniosek o zabezpieczenie roszczenia, sąd na początku powinien rozpoznać ten wniosek i udzielić kredytobiorcom zabezpieczenia, bądź jeżeli nie spełniają warunków do tego, oddalić ten wniosek. Pozytywną wiadomością jest to, że sąd podejmując pierwsze czynności, czyli tak naprawdę rozpoznając ten wniosek o zabezpieczenie, co do zasady podejmuje kolejne działania i na przykład zarządza doręczenie odpisu pozwu pozwanemu i zobowiązuje go do złożenia odpowiedzi na pozew. I tak naprawdę termin, jaki sąd wyznaczy pozwanemu na odpowiedź na pozew, determinuje nam kolejne działania w sprawie. Oczywiście w momencie oczekiwania na odpowiedź na pozew, jeżeli zostało Państwu udzielone zabezpieczenie roszczenia i nie muszą Państwo uiszczać rat kredytu, mogą Państwo spodziewać się, że bank złoży zażalenie na takie postanowienie, ponieważ to postanowienie jest nieprawomocne i wtedy pojawi się możliwość złożenia na nie odpowiedzi. Gdy do sądu już wpłynie taka odpowiedź na pozew pozwanego, sąd może zarządzić wymianę dalszych pism procesowych i zobowiązać stronę powodową do złożenia repliki na odpowiedź na pozew. Sąd może również wyznaczyć termin rozprawy bądź zrobić to w późniejszym okresie postępowania. Jeżeli sąd wyznaczy termin rozprawy i zdecyduje się przesłuchać Państwa na tym terminie, dostaną Państwo z sądu osobne takie wezwanie na rozprawę, w którym sąd poda termin, miejsce i tryb przeprowadzenia rozprawy, ponieważ może być to rozprawa zdalna. W tym wezwaniu należy zwrócić szczególną uwagę, czy sąd nie zobowiązał Państwa do na przykład jakiejś czynności, na przykład poprzez złożenie oświadczenia o skutkach ustalenia nieważności umowy, bądź też zobowiązania do podania sądu Państwa danych adresowych. Jeżeli sąd wyznaczył termin rozprawy, ale nie zobowiązał Państwa do złożenia repliki, warto przed tym terminem skierować ją do sądu, oczywiście za jego zgodą, aby sąd poznał Państwa argumentację co do argumentów pozwanego zawartych w odpowiedzi na pozew. Jeżeli natomiast sąd wyznaczył odległy termin rozprawy, ponieważ teraz sądy wyznaczają terminy nawet na 2025 rok, warto rozważyć wstrzymanie się ze skierowaniem takiej repliki do sądu, aby argumentacja w niej zawarta była bardziej aktualna na datę wyrokowania. Niezależnie od tego, czy sąd wyznaczył termin rozprawy, czy nie, może sąd podejmować inne również czynności, ponieważ może rozpoznawać wnioski dowodowe w międzyczasie, na przykład zdecydować o dopuszczeniu dowodu zeznań świadków, bądź też dowodu z opinii biegłego i wtedy będzie to implikowało kolejno bądź zobowiązanie do złożenia listy pytań do świadków, bądź też uiszczenia zaliczki na poczet wynagrodzenia biegłego. Oczywiście punktem kulminacyjnym jest rozprawa i wydanie wyroku kończącego postępowanie w pierwszej instancji. Co ważne, może zdarzyć się tak, że sąd nie zakończy Państwa sprawy na pierwszym terminie rozprawy, wyznaczy kolejny termin. Jest to uzależnione tym, co sąd zaplanował na dany termin rozprawy, czy na przykład zdecydował się przesłuchać tylko Państwa, czy też świadków, a tak naprawdę ile czasu sąd wyznaczył sobie na dany termin rozprawy. Może się zdarzyć również tak, że sąd zamknie rozprawę, lecz odroczy publikację wyroku na kolejny termin. Dlatego należy mieć na względzie, że nie zawsze jedna rozprawa skończy się wydaniem ostatecznego wyroku w sądu pierwszej instancji. Sąd, mając również na względzie chęć wydania wyroku, może zobowiązać stronę powodową i stronę pozwaną również do złożenia ostatecznego stanowiska w sprawie. Szanowni Państwo, przedstawiłam Państwu najważniejsze etapy postępowania sądowego w sądzie pierwszej instancji. Jeżeli są Państwo zainteresowani, co się dzieje po wyroku sądu pierwszej instancji, serdecznie zapraszam do obejrzenia naszego nagrania opublikowanego na kanale dotyczącego tej tematyki. Dziękuję.